Ujawnienie Saurona w Pierścieniach Władzy rozwiązało jeden z najpoważniejszych problemów z filmową trylogią Władcy Pierścieni. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co można nazwać szczytem arogancji, no to właśnie to, co przed chwilą usłyszeliście, może śmiało kandydować właśnie do takiego miana. To jest jakaś prowokacja. Słuchajcie, sam fakt, że twórcy największej serialowej wtopy w historii mieliby cokolwiek naprawiać, poprawiać jakiekolwiek błędy, no i już sam w sobie wydaje się dość niedorzeczny. A jeśli dodamy do tego fakt, że miałby naprawiać, poprawiać właściwie samego Tolkiena, jakiś błąd, który wynika z jego twórczości i błąd, który miałby się pojawić we Władcy Pierścieni, tej klasycznej trylogii wziętej na warsztat przez Petera Jacksona, no to jest coś, co absolutnie rozsadza mózg na kawałeczki. No ale po kolei, chodzi oczywiście o artykuł, o tekst, który pojawił się na Screenrancie, w którym to tłumaczy nam się, że właśnie Pierścienie Władzy, ten sam serial, na który Amazon wydał miliard, a który okazał się kompletnym niewypałem, wielką klapą, no i ogólnie mówiąc kasową porażką, ten serial miałby naprawić to, co zdaniem tam autorów miałoby być złe we Władcy Pierścieni, a tym czymś jest Sauron, a właściwie jego kiepskie przedstawienie w trylogii. I jeśli dobrze kojarzycie, a pewnie większość z was tak, no to Sauron właśnie w tej trylogii pojawia się jako takie niewypowiedziane zło, taka niewypowiedziana groza, coś czego namacalnie być może nie ma fizycznie, ale pojawia się jako to oko Saurona. Oczywiście na Barad-dûr pojawia się też na samym początku w tych retrospekcjach, flashbackach w tej swojej ikonicznej zbroi. No i mniej więcej tyle go widzimy. Jest jeszcze ta scena, nie w podstawowej wersji, ale w rozszerzonej, kiedy mamy usta Saurona pod czarną bramą w Mordorze, no to jakby inny temat. No i to jest jakby ten cały Sauron, ta groza, która wisi nad Śródziemiem, to zło, którego wszyscy się boją, i taka postać, taki powiedzmy byt, no który jest kimś takim powiedzmy dla Śródziemia, jak Voldemort miałby być dla Harry'ego Pottera w świecie Rowling, że samo wypowiedzenie tego imienia to już ma budzić jakąś tam grozę. No ale zdaniem Screenrant to wcale tak nie do końca jest, że ten Sauron jest taki niedopowiedziany, że tak go widzimy jako jakiś byt, który gdzieś tam po prostu jest, a nie jako fizyczną osobę. No i w ich mniemaniu Pierścienie Władzy, właśnie pokazując fizyczną powiedzmy powłokę Saurona, no tu oczywiście wcielającego się w Halbranda, czyli faktycznie go widzimy, no on naprawia ten wielki problem i ten wielki błąd, który gdzieś tam wynikł właśnie z trylogii. No i zastanówmy się, czy faktycznie to, jak Sauron wyglądał, jak został przedstawiony przez Jacksona w trylogii, jak został przedstawiony de facto przez Tolkiena we Władcy Pierścieni, to jest coś, co mu ujmuje i coś, co sprawia, że ten jeden z największych czarnych charakterów i złoczyńców w historii popkultury faktycznie no, nie jest dobrze odebrany i być może dla iluś tam widzów to jest taka postać, którą oni by chcieli lepiej poznać, trochę bardziej zgłębić, prawda? Jakby pomijając fakt, że od tego są inne książki, możemy się dowiedzieć, co tam się działo z Sauronem, kim on był i jaka była geneza w ogóle tego, że doszedł na taki poziom, gdzie widzieliśmy go już we Władcy Pierścieni. Nie każdy czytał, nie każdy miał na to ochotę, jakby nie ma żadnego problemu. Ale czy to, że nie widzieliśmy fizycznego Saurona we Władcy Pierścieni, to jest coś, co faktycznie nie gra? Moim zdaniem niekoniecznie, bo ja osobiście bardzo lubię to niedopowiedzenie i właśnie przedstawienie tego Saurona jako bytu, jako jakiego zła po prostu ogólnego, które wisi nad Śródziemiem, któremu zagraża taka groza niedopowiedziana, a niekoniecznie pewien właśnie taki fizyczny twór, nie wiem, Sauron wcielający się w człowieka, pomijając fakt, że we Władcy Pierścieni on już tej umiejętności nie miał, bo stracił ją po upadku Numenoru, ale z Silmarilliona i z innych tworów Tolkiena wiemy, że przecież Sauron miał tę zdolność przywdzielania właściwie jakiejkolwiek tylko chciał powłoki. No i był oczywiście tym Anatarem, tym takim fałszywym posłańcem
Valaru wcielał się w postać jakiegoś wilka, jakiegoś nietoperza i to wszystko faktycznie było. O tym wiemy, albo wie o tym większość, która się w jakiś tam sposób głębiej interesuje Tolkienem czy całą mitologią Śródziemia. Zachęcam, bo to jest naprawdę super sprawa. Ale czy to faktycznie we Władcy Pierścieni było potrzebne? W sensie to, żebyśmy gdzieś tam mogli bliżej poznać tego Saurona, trochę się więcej o nim dowiedzieć. I tak wiedzieliśmy dużo z opowieści tu Gandalfa, tu tych retrospekcji. Ale jakby sam fakt, że to było takie zło wcielone, takie niejednoznaczne, ciężkie do zdefiniowania, co to tak naprawdę jest, jakie ma te moce, co tam się dokładnie pod tą powłoką tego, wiecie, wszechwidzącego oka dzieje. A moim zdaniem to u Jacksona i w trylogii zagrało po prostu świetnie. I co więcej, dodało takiego ekstra smaczku, bo faktycznie ciężko nam było zdefiniować, z której strony ten Sauron jest, prawda? Czy wszystko widzi? Jakie ma moce? Tego gdzieś tam oczywiście musieliśmy się domyślać, musieliśmy gdzieś to chwytać na podstawie tych wszystkich poszlak, wskazówek i moim zdaniem takie przedstawienie, takie niedopowiedzenie, zresztą tak jak to we Władcy Pierścieni było, super zagrało. I pewnie zaraz ktoś się znajdzie, kto powie, że no ale stary, słuchaj, no to, a w czym jakby przeszkadza to, że w tych Pierścieniach Władzy coś takiego ekstra o tym Sauronie dostaniemy? Ja absolutnie nie mam z tym problemu, bo takie powiedzmy dopełnienie tego świata, czy pogłębienie tej mitologii filmowo-serialowej, czegoś, co już miałem przedstawione, byłoby bardzo fajnie, ale po pierwsze musieliby to robić ludzie kompetentni i ludzie, którzy gdzieś tam z dużym szacunkiem do tego Tolkiena podchodzą, a niekoniecznie ci ludzie, którzy brali się za wary z Pierścieniami Władzy. No bo ja wiem, że ten aktor, który wcielał się w Halbranda, on tak naprawdę stawał na rzęsach, żeby coś z tej roli wycisnąć, ale rozpisanie tego Saurona jako gościa, który tu romansuje z Galadrielą prawie. Ale tak naprawdę wiecie, to jest równym gościem, który tak nie miał wyboru i musiał zrobić to, co zrobił, w połączeniu z logiką całego świata, z tym jak przedstawiono to powstanie Mordoru. To jakby co róż dostawaliśmy zamach na logikę, na inteligencję widza i to w Pierścieniach Władzy po prostu nie zagrało. I dlatego tym bardziej mnie to po prostu, czy oburza, to może duże słowo, ale dziwi, że w ogóle wyciąga się wniosek, że o, serial, który kosztował miliard dolców, który okazał się być szmirą okrutną, a który w domyśle miał bazować na tym Tolkienie, a tak naprawdę po prostu czerpał garściami z wszystkiego, co się dało bez jakiegoś większego sensu, to on będzie naprawiać błędy naprawdę dobrej, chociaż oczywiście nie idealnej, bo ta trylogia Jacksona także miała swoje jakieś tam niedociągnięcia, mniejsze, większe błędy, nieważne, to nie był perfekcyjny ideał, żeby sprawa była jasna. Ale jeśli mówimy o tym, że Pierścienie Władzy mają naprawiać jakieś błędy, które miałyby wynikać raz z pisarstwa samego Tolkiena, a dwa z bardzo wiernej adaptacji Jacksona, który nieraz podkreślał, że jakby dochowanie wierności mistrzowi Tolkienowi to było no, jedno z takich głównych zadań przy tworzeniu całej tej filmowej trylogii, no to ja tu widzę dość poważny zgrzyt. I powiększanie tego uniwersum, spoko. I tłumaczenie pewnych rzeczy na język małego czy dużego ekranu, super. Bo wiadomo, nie każdy gdzieś tam Silla czytał, nie każdy się zagłębiał w listy i tak dalej, w inne opowieści tolkienowskie. To jest w ogóle rzecz poza dyskusją, ale to wszystko musi być robione z głową i żeby porównywać w ogóle coś do czegoś, no to ta pierwsza rzecz to musi być przynajmniej na zadowalającym poziomie, a Pierścienie Władzy były na poziomie tragicznym, więc to jak tam przedstawili tego Saurona i teraz kreuje się to na wielkie odkrycie i wielkie uzupełnienie tego świata i tej trylogii, która powstała ponad 20 lat temu, no to ja tego absolutnie nie kupuję. Ale jestem ciekawy waszego zdania, jak wy to widzicie, czy wy to kupujecie, czy wam takie tłumaczenie, które właśnie w tym tekście na Screenrancie było, jakby odpowiada. Tekst będzie oczywiście zalinkowany, także każdy będzie mógł się spokojnie z nim zapoznać, ale sorry, to nie jest ta droga i nie. To wcale żadnego błędu nie naprawiło, bo to, że Sauron we Władcy Pierścieni był tak przedstawiony, jak był, to był raz, że świadomy zabieg, dwa, zabieg bardzo, bardzo dobry. I w tym materiale to już wszystko. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji, a ja się już teraz żegnam. Do zobaczenia. Cześć.